Cześć moi drodzy, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Za moim oknem jest 26 stopni, jest przepiękna pogoda, więc idealny czas, żeby zrobić to ciasto. A dziś zrobimy takie oszukane ciasto. Nawet nie wiem jakie ono się nazywa. Kurczę, jak ono się nazywało? Nie mam zapisane. Ale chodzi o to, że to będzie takie ciasto z galaretki i jogurtu i spód będzie z ciastek maślanych. Jak mi się przypomni, to na pewno piszę w tytuł filmu. Jest to przeprosty przepis. Tak banalnie prosty, że zastanawiałem się, czego dzisiaj robić. Ale mówię, nie, no musi być coś prostego, więc robimy go. I robi się to tak, że rozkruszymy ciasteczka z masełkiem na spód do lodówki. Rozrobimy galaretki, jak one wystygną, dodamy do nich jogurtu i będziemy przekładali te warstwy i wstawimy do lodówki. A zobaczcie, jaką piękną paterę mam od Urshi, więc tutaj położymy to ciasto. Jakieś owoce we kminie polecę do sklepu, jak ciasto będzie się wchłodzić, bo przecież będzie no trochę musi tam posiedzieć w tej lodówce, żeby tak stężało. Możecie dodać mniej wody do galaretki, żeby była bardziej sztywna, a jak się schłodzi, to jest taki fajny, bo to jest taki orzeźwiający deserek na naszą przepiękną pogodę, na którą czekałem bardzo, bardzo długo, więc ja się cieszę, że tak jest pięknie. Dobrze, zabieramy się za robotę. Na początku oczywiście zagrzejemy wodę. Przygotowałem sobie tutaj trzy pojemniki. Najlepiej jakby były one plastikowe, bo te trzymają temperaturę, jakby ciepło i nam szybko tak nie wystygnie. Oczywiście możemy to przelać, ja tylko mam do rozdrobnienia. I mam tu galaretki, kochani, trzy kolory, bo kierowałem się kolorem. Cytrynowa, truskawkowa i agrestowa. Możecie wybrać oczywiście inne smaki. Ile tutaj wody będzie? 500 ml aż. A dlaczego rozdrabiam tak dużo? Żeby to było wysokie. Nie potrzebuję pewnie aż tak dużo, ale zostawię dla córy to, co zostanie. To nie z jednego opakowania nawet wystarczy, o to się przekonamy się. Wolę mieć troszkę więcej, niż żeby to wyszło takie płaskie, wiecie, nie? O, ten zielony. O! Mamy nasze przepiękne kolory. Graszkę. I teraz poszukamy ciastek. No nie mam. Słuchajcie, ja zaleję te galaretki, wybiorę się do sklepu po owoce. Proszę. Dobrze, to ile lecimy? To jest 800. O, ale przepiękny kolor. Zrobimy tyle. Tu tak samo. Tutaj. No dobrze, mi starczy tyle. Teraz wymieszamy dobrze. Tu piękny zielony kolor. No patrzcie, starczy na 3. Nie wierzę, starczyło na 3. Idealnie zagotowałem. Ja to jestem jednak, no. I teraz jak widzicie po kolorach, mamy 3 kolory, nie? To myślicie sobie, hej! 3 kolory, co tam, jakie owoce do tego dodać? Więc tak, na pewno musimy mieć cytrynę do dekoracji. Zielony, czyli weźmiemy miętę albo jakieś zielone owoce jak agrest, których na pewno nie będzie w sklepie. No i czerwone, wiecie, maliny, truskawki, mogą być jakieś porzeczki, żeby ładnie wyglądało. Dobrze, wymieszamy to. Mieszamy. Pięknie. To zostawimy sobie te rózgi w tym. One będą nam jeszcze potrzebne. Jeszcze dawno jogurt przyjdzie, nie? Dobra, idę po te ciastka do sklepu. Poszukamy jakichś fajnych owoców. Wróćcie, moi drodzy. Galaretka tutaj. Jeszcze trochę jej to zajmie. Jeszcze jest ciepła. A ja się zajmę blaszką. Znacie pewnie ten sposób już. Na pewno go znacie. Tu się taki rożek zwija. Żeby papier wyciąć dobrze od środka. Troszkę za dużo, ale okej, zostawię tak. Na ten spód mamy ciastka. Weźmiemy sobie je trochę, zblendujemy. Możecie to zrobić w takim zwykłym food procesorze. Troszkę zblendujemy, uwaga. Wystarczająco? Tak. I są grudki, jest troszkę proszku. Dobrze, kochani, z naszych ciastek damy masło. Łyżką zamieszamy. Za sypkie jest. Musisz zrobić bardziej zwięzłe. Zmieliłem bardziej. Dodawałem odrobinę masła i to jest właśnie ten efekt którą chciałem uzyskać. Widzicie? Jak się lepi? Teraz leci to do naszej blaszki. Rozprowadźcie sobie łyżką najpierw. Później możecie przycisnąć albo łyżką, albo palcami. Teraz stawiamy to do lodówki. No i co, moi drodzy, czekamy teraz. Galaretka gęstnieje nam powoli. Stawię ją do lodówki i dodamy później do niej jogurtu, jak będą takie grudki, jak już będzie taka chłodniejsza. Dosłownie kwestia kilkunastu minut. Mamy nasze galaretki i przyznam wam się, że troszkę za długo były w lodówce, bo nam za bardzo zesztywniały, a to nie szkodzi. Weźmiemy teraz to, rozbijemy. One powinny być troszkę jak takie, widzicie? Powinny być takie lejące się, takie płynne. O, i wtedy one bardziej zesztywniają. No ta jest za sztywna, nie? To już po prostu widzę, tutaj się nam jogurt po prostu nie zmiesza z tym. Może da się to uratować, zobaczymy. Dobra, to jest jeszcze ok. Co robimy teraz, moi drodzy? Mamy jogurt. Tu mam akurat jakiś grecki, bardzo gęsty. Rozwalimy ten jogurt, żeby on był bardziej płynny. O. I teraz na jedną paczkę galaretki mniej więcej 2 łyżki jogurtu. Czyli jak to mamy 2 paczki, to tak z 4 łyżki jogurtu idą. O, cyk. Teraz to musimy wymieszać. Połączyło nam się. Nie jest źle. Tu będzie ciężej, więc zostawię na koniec. I tu dodamy też tak z 3, 4. Raz, 2, 3. To wystarczy. No dobra, z tym będzie najgorzej, nie? Dlatego tu dam najmniej jogurtu. To co nam zostało. Najwyżej łyżkami będziemy to jedli. No nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jak myślałem. Dobra, mamy naszą blaszkę. To sobie już wyjmiemy. Dziękujemy Państwu już. Dziękujemy. Dziękujemy. Przydadzą nam się łyżki, chochle, jak wolicie. I będziemy robili takie kleksiki. I robimy tak z całym. Ten na pewno będzie ciężej, ten zielony, bo on się cały aż rozlewa. I teraz czerwony. I tak w kółko, aż tam się skończy płyn. Powiem wam, że to będzie musiało być w lodówce bardzo, bardzo, bardzo długo. Wow. Jakby było bardziej płynne, to by nam się to wszystko wymieszało, a tego nie chcemy, nie? To jeszcze troszkę zielonego na środek. O Jezu, jak się trzęsiesz! I to możemy zalać tym zielonym, jest najbardziej płynny. Brzegi. Teraz to wkładam do lodówki na bardzo, bardzo, bardzo długo. Najlepiej na całą noc. Wracamy później. Hej, hej. Mam tu nasze galaretkowe ciasto i będziemy je teraz wyciągali, ale myślę, że nożem najpierw odetniemy brzegi. Jak tak otworzymy, no to jest, widzę, przyklejone dobrze, to ja po prostu wiem, że to pęknie. W sensie galaretka pęknie, nie? Prawda? Dobra. Wow. Fajnie szło. To mogło bardziej ładnie dociąć, ale zaraz poprawimy. O. Yeah! Papierek wyciągnięty. To teraz musimy zająć się dekoracją całej powierzchni, bo ona tak, wiecie, nieładnie wygląda, bo bardzo fajnie. Co potrzebujemy? Weźmiemy limonkę, cytrynę, na pewno, truskawy. Ja tu mam takie jakieś już poobijane, ale coś fajnego tu wybiorę. Mam też malinki. Sztosik. Teraz to przekroimy zaraz i zrobimy fotę. Dobrze się kroi, dobrze, idzie miękko. Czemu to mi tu ładnie przejdzie? Proszę, ładnie tak przejdź, ładnie. Ale super, udało się. No troszkę malinki spadły, ale to nie szkodzi. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. No. Nie, no ja się mega cieszę z tego torciku. Kurczę, proste składniki, jogurt, galaretka, takie coś wyszło, nieziemskie. Naprawdę fajnie. Tak, jest gorąco, jak widzicie w moim stroju. I taki zimny, galaretkowy deser z jogurtem to jest idealne połączenie z tą pogodą. Jeszcze mocno schłodzony z lodówce. Fajne rozwiązanie. Dobrze, ja się zajadam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, słuchajcie, łapeczka leci. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. No i jeżeli zrobicie taki śmieszny deser, koniecznie dodajcie fotę na Insta, oznaczcie mnie, a ja udostępnię to u siebie. To co, ja się z wami żegnam, idę na balkon posiedzieć w słońcu pięknym i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!